tym odcinku wyruszamy w okolice Wielenia, z zamiarem odnalezienia śladów pozostawionych przez Olendrów, dawnych mieszkańców nadnoteckich wsi. Początki osadnictwa olenderskiego nad Notecią sięgają końca XVI wieku. Na obszarze należącym do majętności wieleńskiej ulokowano istniejące do dziś wsie. Napływający masowo migranci z Niderlandów zwani byli przez właścicieli dóbr Olendrami. Wyróżniali się oni wyznaniem, większość z nich była mennonitami, oraz umiejętnościami gospodarowania na podmokłych terenach. Nowe Dwory były najstarszą i największą spośród wsi olenderskich założonych w posiadłości wieleńskiej. Najcenniejszym zabytkiem miejscowości i jednocześnie jednym z najstarszych na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego jest drewniany kościół, obecnie katolicki, niegdyś protestancki. Tworzone przez Olendrów domy modlitwy zwane były kryplami. Najczęściej przypominały one zwykłe drewniane budynki mieszkalne i pełniły jednocześnie funkcję wiejskich szkół. Świątynia w Nowych Dworach została wybudowana na sztucznym piaszczystym wzniesieniu w 1615 roku. Wnętrze prezentuje się skromnie. Dominuje w nim późno-barokowy ołtarz ze scenami z życia Chrystusa w postaci płaskorzeźb. Na uwagę zasługują witraże, z których najstarsze pochodzą jeszcze z pierwszego kościoła. Niestety nie zachowały się witraże przedstawiające herby pruskich władz prowincji oraz powiatu noteckiego. Zostały skradzione kilka lat temu przez poszukiwaczy skarbów. Na jednej z belek znajduje się inskrypcja informująca o rzemieślniku, który dokonał przebudowy świątyni po pożarze w 1791 roku. Mamy okazję zwiedzić drewnianą wieżę kościoła. Została ona dostawiona do budynku w XVII wieku, kiedy dom modlitwy mennonitów przeobrażono w zbór ewangelicki. W późniejszym czasie wieżę wielokrotnie przebudowywano. Rozciąga się z niej piękny widok na Dolinę Noteci. Przy kościele stoi dzwonnica, wzniesiona około 1826 roku, a w niej dzwon, odlany pod koniec XVIII wieku. Zarówno kościół, jak i dzwonnica stanowią dużą atrakcję turystyczną Nowych Dworów. W sąsiedniej wsi, w Olsztynie, odnajdujemy charakterystyczną dla Olendrów zabudowę. Są to domy wąskofrontowe z wejściem od szczytu, łączące konstrukcję drewnianą ścian bocznych z murowanymi szczytami. Obecnie można podziwiać zaledwie 4 takie chałupy w tej miejscowości. Udajemy się również do Herburtowa. Po Olendrach pozostał kościół wzniesiony w 1782 roku o charakterystycznej zrębowej konstrukcji, ujętej w szkielet z drewnianych bali, na którym wspiera się dach. Do dzisiaj w świątyni zachowała się barokowa kazalnica oraz mający cechy barokowe ołtarz. Odnajdujemy także zdemontowany z dachu świątyni krzyż, wykonany przez miejscowego kowala. Niestety, zabytków związanych z życiem tej społeczności w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim pozostało już niewiele. Ciekawe obiekty, pamiętające czasy Olendrów, można dziś spotkać jeszcze w kilku miejscowościach w okolicach Wielenia. Są to głównie drewniane domostwa znajdujące się m.in. w Wizanach czy Łokaczu oraz otynkowany budynek dawnego zboru w Hucie Szklanej. Spróbujemy je odszukać podczas kolejnej wyprawy.